Uważnie słuchasz odcinka specjalnego, bardzo strasznego podcastu w ramach naszej corocznej, przerażającej serii Październik z dreszczykiem. W ubiegłym tygodniu poznaliśmy bohaterów tegorocznego Października z dreszczykiem, Eda i Lorraine Warrenów, badaczy zjawisk paranormalnych, założycieli Stowarzyszenia do Spraw Badań Parapsychologicznych w Nowej Anglii. Przyjrzeliśmy się również jednej z najgłośniejszych spraw, która przypadła w udziale małżeństwu parapsychologów, lalce Annabelle, prawdziwej ikonie kina grozy. Tych, którzy nie słyszeli historii opętanej lalki, zapraszam do poprzedniego odcinka. Link w opisie. Dzisiejsza historia również nie będzie obca fanom szeroko pojętej grozy. Któż z nas nie zna filmu Obecność? Należy jednak pamiętać, że wszystkie filmy z udziałem Wery Farmigi i Petera Wilsona, wcielających się w postaci Lorraine i Eda, są jedynie swobodną adaptacją prawdziwych zdarzeń. A te w przypadku historii domu państwa Perron prezentują się zdecydowanie okazalej niż ich ekranowa wersja. W dzisiejszym, drugim odcinku trzeciego sezonu Października z dreszczykiem przyjrzymy się sprawie domu w Hartsville, prawdziwej historii Conjuring House. A teraz rozsiądźcie się wygodnie. Zapnijcie pasy, bawcie się dobrze i bójcie się jeszcze lepiej. Sfabularyzowane opisy zdarzeń i dialogi zamieszczone w niniejszym podcaście są elementem mojej twórczości opartej na tekstach źródłowych, do których link znajdziecie w opisie odcinka. Jako wielki fan grozy i zjawisk paranormalnych przy okazji jesiennej podróży do Stanów postanawiasz odwiedzić słynny dom, który dotychczas znałeś tylko ze srebrnego ekranu. Robisz rezerwacje, kupujesz bilety i pewnego słonecznego październikowego poranka wsiadasz w autobus, który ma dowieźć cię bezpośrednio na miejsce. Po drodze do Hartsville odpływasz myślami do momentu, w którym poszedłeś do kina na premierę Obecności. Pamiętasz swoich rozbawionych przyjaciół, udawaną obojętność na najstraszniejsze sceny i jak uciekł ci ostatni tramwaj, dlatego drogę powrotną pokonywałeś pieszo, a raczej truchcikiem, raz po raz oglądając się za siebie z przerażeniem. W końcu bez świadków nie musiałeś już udawać chojraka. Film zrobił na tobie wielkie wrażenie i od tamtego czasu przysięgłeś sobie, że kiedyś zobaczysz to miejsce na własne oczy. Teraz za to nie możesz uwierzyć, że twój plan wreszcie doczekał się realizacji. Za oknem błyszczy jezioro Spring Lake, pola uprawne ciągną się grubymi wstęgami aż po horyzont, a niska amerykańska zabudowa jest dla ciebie obrazem znanym wcześniej jedynie z filmów. Czy to miejsce jest wolne? Od zimnej szyby odrywa cię przyjemny kobiecy głos. Kiedy odwracasz głowę, twoim oczom ukazuje się uśmiechnięta dziewczyna na oko dwudziestokilkuletnia. Tak, jasne, siadaj. Też jedziesz obejrzeć dom w Hartsville? Zagadujesz, próbując rozładować niezręczną ciszę. Tak, bardzo lubię to miejsce. Odwiedzam je regularnie. O, czyli pewnie wiesz o nim więcej niż ja. W zasadzie moja wiedza pochodzi wyłącznie z horroru, który widziałem 100 lat temu. Na te słowa dziewczyna zaśmiała się perliście i spojrzała na ciebie ciemnymi oczyma. No, coś tam wiem. Skwitowała tajemniczo, a ty klasnąłeś entuzjastycznie, zwracając uwagę współpasażerów. Nieznajoma usiadła wygodnie, przechyliła się nieco w twoją stronę i rozpoczęła opowieść. Wszystko wydarzyło się w latach 70. Bohaterami tej historii jest 7-osobowa rodzina Perron, w skład której wchodziło młode małżeństwo, Roger i Caroline, oraz ich 5 córek.
codzienność państwa Peron nie różniła się niczym od codzienności innych amerykańskich rodzin w latach 70. Praca, dom, szkoła, obowiązki i drobne chwile radości. Pewnego dnia Roger kupił dziewczynkom psa, a dokładniej suczkę, którą wspólnie nazwali Bathsheba. Bathsheba była młodym, energicznym psiakiem, kochającym towarzystwo dzieci, a w szczególności 10-letniej Andrei, której nie odstępowała na krok od szczenięcia. Z biegiem miesięcy to właśnie ona stała się ulubioną towarzyszką spacerów Bathsheby. Podczas jednego z nich pies zginął pod kołami samochodu na oczach Andrei i jej siostry. O matko, wzdychasz pod nosem, bo nic nie uderza cię bardziej niż śmierć zwierzęcia. Spokojnie, jeszcze nawet nie zaczęłam, odpowiada nieznajoma z rozbawieniem kompletnie nieprzystającym do fabuły. Zatem cała siódemka długo nie potrafiła otrząsnąć się po śmierci ukochanego psa, który już na samym początku przestał być po prostu zwierzęciem, a stał się prawdziwym członkiem rodziny. Mijały kolejne tygodnie, a atmosfera smutku i straty nie opuszczała domu państwa Peron. W końcu Roger i Caroline postanowili przygarnąć gromadkę małych kotków, które okazały się działać na rozpacz dziewczynek jak najlepsze lekarstwo. Chwilę później rodzina wyruszyła na krótkie wczasy, gdzie latorośl zapomniała na chwilę o troskach, oddając się zabawie i wypoczynkowi. Radość nie trwała jednak długo. Kiedy państwo Peron wrócili do swojego domostwa, odkryli, że zostało kompletnie zdemolowane. Podarte zasłony, poprzewracane meble, trudne do odeprania ciecze jak olej silnikowy, rozlane na dywanie i kanapach. Dom przypominał pobojowisko, ale nie to było najgorsze. Większość kotów nie przeżyła starcia z osobami, które dopuściły się włamania. Jak się okazało, odpowiedzialność za ten występek ponosiła grupka dzieciaków z sąsiedztwa na czele z 12-letnim chłopcem, którego okoliczni mieszkańcy od dawna nazywali idealnym materiałem na przestępcę. Nie poniósł jednak kary, bo jego matce udało się wybronić go przed miejscowymi władzami. Atmosfera smutku wróciła do domu państwa Peron. Dziewczynki musiały mierzyć się z kolejną stratą, a rodzicom trudno było wyjaśnić bestialstwo, jakim wykazali się rówieśnicy ich pociech. Najbardziej zrozpaczona była Andrea. Nie mogła zrozumieć, co się stało i dlaczego sąsiad nie poniósł konsekwencji za swoje czyny. W końcu postanowiła wziąć sprawę w swoje ręce. Skatowała chłopaka, raniąc go, podbijając oczy i kopiąc tak długo, aż ten bliski był utraty przytomności. Wpadła w trans, nie potrafiła przestać, a każdy kolejny cios przynosił jej rodzaj ulgi, którego nie znała nigdy wcześniej. Halo, co tu się wyprawia? Nagle jak spod ziemi wyrósł sąsiad, który przegonił dziewczynkę, przerywając w ten sposób dziecięcy samosąd. Od tego momentu ciężka atmosfera tylko zyskiwała na sile. Seria niefortunnych zdarzeń sprawiła, że Roger i Caroline przez chwilę myśleli o przeprowadzce, ale nie pozwalały im na nią finanse. Musieli pozostać w domu, który z każdym miesiącem wiązał się z kolejnym tragicznym wydarzeniem. Ze względu na zachowanie córki, Caroline stała się znacznie bardziej ostrożna. Nie pozwalała swoim dzieciom zbyt często wychodzić i wnikliwie obserwowała każdy ich ruch. Życie jednak musiało płynąć dalej. Niedługo po tych zdarzeniach Roger wyruszył w delegację, a Caroline została z córkami sama. Pewnego poranka śniadanie przerwał im potworny huk dobiegający z podjazdu. Przez krótką chwilę kobiecie zdawało się, że w jej ogrodzie wybuchła bomba, ale kiedy wybiegła na zewnątrz, z przerażeniem odkryła auto sąsiada wbite w kamienie umieszczone przy drodze. Sama je tam postawiła. Podobały się jej do tego stopnia, że konsekwentnie ignorowała uszczypliwe komentarze przyjaciół, którzy twierdzili, że te pokaźne elementy wyglądają jak bezimienne nagrobki. Cały przód samochodu był kompletnie zgnieciony, a na fotelu kierowcy tkwiło bezwładne ciało mężczyzny, który jeszcze wczoraj witał się z Caroline, z którym znali się od lat. Okazało się, że mężczyzna doznał rozległego ataku serca, a zderzenie było wynikiem utraty przytomności i dociśnięcia pedału gazu. Sąsiad zginął na miejscu. Kilka dni później państwo Peron wyruszyli złożyć kondolencje pogrążonej w żałobie żonie.
Dzień dobry. Tak bardzo nam przykro. Wam jest przykro? Przecież to wszystko wasza wina. Co ty wygadujesz? To wszystko wasza wina, a ja przeklinam was. Przeklinam was na wieki. Rozumiem, że jest ci przykro, ale... Wynocha stąd, rozumiecie? Jeśli zaraz stąd nie wyjdziecie, zadzwonię po policję. Po dotarciu do domu Caroline zamknęła się w sypialni i wybuchła niepohamowanym płaczem. To było dla niej za dużo, zdecydowanie za dużo. Zdawało jej się, że od pewnego czasu jakaś nienazwana siła postanowiła zniszczyć ich życie za wszelką cenę. Wyprowadźmy się stąd, błagam. Kotku, dobrze wiesz, że kompletnie nas na to nie stać. Roger szybko dał do zrozumienia, że na chwilę obecną, niezależnie od okoliczności, muszą tu pozostać i zachować spokój. Niedługo później wyruszył w kolejną podróż służbową, a Caroline na nowo pozostała sama z piątką dziewczynek, które należało nakarmić, wysłuchać, zawieźć do szkoły i na dodatkowe zajęcia. Trzeba było żyć. Pewnego dnia Caroline weszła do lokalnej kawiarni. W oczekiwaniu, aż Andrea skończy lekcję w szkole muzycznej, zamówiła kubek aromatycznej kawy, a z racji tego, że nie wzięła ze sobą żadnej książki, chwyciła za dostępną dla klientów gazetę. Jej oczy błądziły sennie po czarno-białych zdjęciach i krzykliwych nagłówkach, aż w końcu dotarła na ostatnią stronę, szczelnie wypełnioną ofertami sprzedaży i najmu. Caroline poczuła przyjemne ukłucie. Może nic nie dzieje się bez przyczyny. Nie bez przyczyny to właśnie dziś zapomniała ulubionej książki, z którą przecież zwykle nie rozstaje się na krok. Jej palce wędrowały po drobnym jak mak druku, aż w końcu zatrzymała się na słowach Old Arnold Estate, Hartsville, Rhode Island. Kobieta momentalnie odpłynęła w świat wyobraźni. Wiejski drewniany domek w niewielkiej miejscowości, otoczony zielenią i uprawnymi polami. Na pewno mieszkają tam dobrzy ludzie, a ona już nigdy nie będzie musiała bać się o bezpieczeństwo swojej rodziny. Tak, to by było coś. Niedługo później Caroline przyjechała obejrzeć nieruchomość, bez wahania i wiedzy męża, który wciąż przebywał w delegacji. Miejsce wydawało się jak z bajki. Drewniana farmerska chata w stylu kolonialnym była czymś, co ludzie nazywają domem z duszą. W progu powitała ją urocza staruszka. Dzień dobry, proszę wejść. Dzień dobry, piękny dom. Nie wiem, bardzo możliwe. Odparła oschle starsza kobieta. Po obejrzeniu nieruchomości Caroline była pewna, że będzie to idealne miejsce dla niej, Rogera i ich córek, które wreszcie będą mogły dorastać w spokoju i sąsiedztwie przyrody. Kobiety uzgodniły zaliczkę w wysokości $500 do czasu, aż Roger wróci i będą mogli wspólnie przedyskutować decyzję o przeprowadzce. Właścicielka zgodziła się na ten układ, a kilka dni później Caroline zdecydowała opowiedzieć mężowi o swoim pomyśle. Czy ty zwariowałaś? Nie, to moja absolutnie świadoma decyzja. Czy ty zdajesz sobie sprawę, że nie mamy pieniędzy na przeprowadzkę? Skarbie, nie denerwuj się. Mamy przecież oszczędności, a bezpieczeństwo dziewczynek jest najważniejsze. Widzisz, jak tutaj jest, prawda? Agresywne dzieciaki, sąsiadka wiedźma, pół osiedla przeciwko nam tylko dlatego, że postawiłam na wjeździe te durne kamienie. Mury tego domu widziały już tyle złego. Chcę stąd uciec. Przemyśl to, proszę. Kilka dni później emocje opadły na dobre, a Roger zgodził się na przeprowadzkę. W grudniu 1971 roku cała siódemka stanęła w drzwiach swojego nowego, wymarzonego gniazdka. Śnieg padał grubymi płatkami, które wprawdzie utrudniały przeprowadzkę, ale jednocześnie tworzyły wyjątkowy klimat i czyniły wnętrze drewnianej chaty jeszcze przytulniejszym. Skarbie, muszę ci przyznać rację, dom z duszą, szepnął czule Roger, stawiając na progu ostatnie przeprowadzkowe pudło i dając Caroline soczystego całusa. Zaraz za nimi do wnętrza wpadły ich córki i z chichotem pogalopowały zaklepać najlepsze pokoje. Nareszcie od wielu miesięcy rodzina Perron poczuła to, o czym zdążyła dawno zapomnieć. Radość, euforię,
i ulgę. Nareszcie mogli ze spokojem myśleć o przyszłości, kolejnych latach, podczas których ich córki dorosną i jedna po drugiej wylecą z gniazda. Gniazda, które już na zawsze nazywać będą swoim rodzinnym domem. Pierwsze kilka miesięcy było prawdziwą sielanką. Co prawda dom sprawiał pewne trudności przez leciwą, XVIII-wieczną konstrukcję, a to kran przeciekał, a to trzeba było pomieszczenie dogrzać, ale czym były te drobne niedogodności w obliczu spokoju, jaki dawało to miejsce? Pewnego dnia Caroline i Roger zdecydowali się wyruszyć na poznanie sąsiadów. Zostali miło przyjęci, poczęstowani ciastkami i herbatą. Mówcie zaraz, gdzie się wprowadziliście, to wpadniemy z rewizytą. Arnold Estate, dosłownie po drugiej stronie ulicy, taki jasny stary dom, na pewno kojarzycie. Odparła z radością Caroline, ale szybko zauważyła, jak uśmiechy nowo poznanego małżeństwa ustępują miejsca dziwnej powadze. A, tam i co, dobrze się wam mieszka? Wspaniale, córki zachwycone, trochę marzniemy, ale to niewielka cena za tak cudowną przestrzeń. Aha, no to dobrze, cieszymy się. Odparła sąsiadka z wymuszonym uśmiechem. Żegnając państwa peron, zatrzymała ich jeszcze w progu. Słuchajcie, mam dla was radę. Jeśli zależy wam na bezpieczeństwie, nigdy nie gaście świateł. Zawsze zostawcie chociaż jedno. Nie pozwólcie zawładnąć ciemności. Caroline i Roger szli w milczeniu, a kiedy odeszli na stosowną odległość od domu sąsiadów, prychnęli niepohamowanym śmiechem. O matko, ale szalona kobieta! O co jej chodziło? Nie mam pojęcia, ale wiesz co, skarbie? Lubię zasypiać przy zgaszonym świetle, więc pozostaje nam mieć tylko nadzieję, że nic nas nie zje. Albo, jak to było? Że nie zawładnie nami ciemność? Państwo Peron kompletnie zbagatelizowali sąsiedzką poradę i wrócili do codzienności. Codzienności, która szybko została przerwana dziwnym zdarzeniem. Pewnej nocy Nancy i Andrea, które współdzieliły sypialnię, obudził w środku nocy dźwięk uchylających się drzwi. Z początku myślały, że to rodzeństwo stroi sobie żarty, ale kiedy dostrzegły mrok po drugiej stronie, zamarły w bezruchu. Drzwi poruszały się w przód i w tył, najpierw nieznacznie, a finalnie trzaskając o futrynę jak opętane. Nancy dopadła do wyjścia, a wtedy drzwi ustąpiły, rozwierając się szeroko. Dziewczynki wciąż wierzyły, że padły ofiarą dowcipu, ale kiedy zaglądały do sypialni swoich sióstr, okazało się, że wszystkie smacznie śpią. One za to nie zasnęły już do rana. Mamo, nie uwierzysz, co się stało. Obudziłyśmy się w środku nocy, a drzwi trzaskały jak szalone. Otwierały się, zamykały i tak w kółko. Okropnie się bałam. Nancy potwierdzi, prawda, Nancy? Dziewczynki, co wy opowiadacie? Odparła ze spokojem Caroline, nie wierząc w ani jedno ich słowo. To nie pierwszy raz, kiedy słyszała niewiarygodne historie z ust swoich pociech. Andrea i Nancy były prawdziwymi specjalistkami we wymyślaniu bajek, więc nie czuła, żeby tym razem miała potraktować ich słowa poważnie. Naprawdę, mamo! Oj, nie zawracajcie mi głowy. Jedzcie, myjcie zęby i uciekajcie na autobus. Będzie tu za 10 minut. Dziwne zdarzenia z każdym dniem przybierały na sile, ale jednocześnie wszystko to dało się wciąż logicznie wyjaśnić. Najmłodsza z córek opowiadała o tym, że w nocy przychodzi do niej starsza pani, ale jakież dziecko nie opowiada takich historii? Ginęły przedmioty, ale w tak licznej gromadce nie sposób zapanować nad porządkiem. Słychać było szuranie, trzaski i stuknięcia, ale właśnie tak brzmi kilkusetletni drewniany dom, czyż nie? Kiedy dziewczynki wyruszały do szkoły, a Roger wyjeżdżał do pracy, Caroline spędzała długie godziny we własnym towarzystwie. Pewnego dnia usłyszała dźwięk szczotki, która zamiatała podłogę raz przy razie. Początkowo zdawało jej się, że odgłosy pochodzą z ulicy, ale kobieta szybko zorientowała się, że na zewnątrz nie ma nikogo, podobnie jak w pomieszczeniu, z którego faktycznie dobywał się dźwięk. Bardzo dziwne, stwierdziła Caroline, wracając do swoich obowiązków. Zdarzało się również, że na podłodze znajdowała kubki ziemi. Małe kopczyki pojawiały się w miejscach nietypowych i nieuczęszczanych, ale wszystko przecież ma swoje logiczne wytłumaczenie, prawda?
Pewnego dnia dziewczynki bawiły się w chowanego. Andrea znalazła wybitną kryjówkę w skrzyni znajdującej się w jednym z pomieszczeń. Ukryła się tam przed szukającą ją siostrą, ale kiedy ta nie nadchodziła, Andrea postanowiła opuścić skrzynię i okazało się, że to niemożliwe. Ciężkie wieko sprawiało wrażenie, jakby ktoś napierał na nie od zewnątrz. Dziewczynka wiedziała, że nie mogła zatrzasnąć się samoistnie, bo skrzynia nie posiadała żadnego mechanizmu. Po kilku próbach otwarcia ciasnej przestrzeni, Andrea wpadła w panikę. Zaczęła tłuc pięściami w wieko i histerycznie krzyczeć. Przez kilka sekund była pewna, że to koniec, że finalnie powietrze się skończy, a ona zostanie tu na zawsze. Na szczęście znalazła ją Nancy, która z absolutną lekkością otworzyła pokrywę, zastając swoją siostrę bladą, zapłakaną i przerażoną do szpiku kości. Cindy, najmłodsza z sióstr, co noc słyszała przerażający głos, który w kółko i w kółko powtarzał zdanie: Siedmiu martwych żołnierzy mieszka w twoich ścianach. Dziewczynki regularnie skarżyły się na dziwne zjawiska, ale rodzice, pomimo tego, że sami doświadczali przerażających sytuacji, chcieli zachować względny spokój, bagatelizując obawy swoich pociech. Zjawiska jednak wciąż nabierały na sile. W końcu cała siódemka wspólnie doświadczyła przerażających krzyków, przemieszczających się na oczach rodziny przedmiotów i lewitujących mebli, które niewidzialna siła przenosiła z miejsca na miejsce. Pewnej nocy w nogach łóżka Caroline stanęła postać starej kobiety. Jej włosy były posklejane, jakby mokre. Ciało wiotkie, ledwo trzymające się w pionie. Twarz poorana pajęczyną zmarszczek, usta wykrzywione w dziwnym grymasie. Wynoś się! Postać zaczęła nagle krzyczeć w stronę Caroline. Wynoś się! Wynoś się! Wynoś się! Wynoś się! Nagle zapadła cisza, a widziadło zniknęło, pozostawiając przerażoną kobietę w pustej sypialni. Małżeństwo Peronów zachodziło w głowę, jak mają poradzić sobie z tym koszmarem, w który zamieniła się ich codzienność, jak mają walczyć z czymś, czego nie widać. Nie chcieli opuszczać tego miejsca, chcieli po prostu, żeby było tak jak na początku. Caroline rozpoczęła własne śledztwo, wertując kroniki osady Hartsville. Ku swojemu absolutnemu przerażeniu odkryła, że dom, który teraz nazywa własnym, zamieszkiwało wcześniej 8 pokoleń rodziny Arnoldów. 8 pokoleń, które rodziło się i umierało właśnie tu. Wzrok kobiety wertował kolejne strony dokumentacji – samobójstwa, morderstwa, zatrucia, utonięcia i zamarznięcia. Dziesiątki imion, które opuściły to miejsce w najokropniejszy sposób. Dziesiątki dusz, które najpewniej w tym miejscu pozostały. W końcu dotarła do imienia, które od razu zadźwięczało jej w głowie – Bathsheba Sherman. Przecież dziewczynki dokładnie tak nazwały naszą suczkę. Ten zbieg okoliczności sprawił, że kobieta wnikliwiej przyjrzała się postaci Bathsheby, urodzonej w 1821 roku, żony Justina Shermana. Kobieta, tracąc trójkę swoich dzieci, postanowiła zająć się pociechami sąsiadów. Jedno z nich umiera w niewyjaśnionych okolicznościach. W jego czaszce śledczy znajdują niewielki otwór. Po wiosce szybko rozchodzi się informacja, jakoby Bathsheba była wiedźmą, a dzieci, również własną trójkę, składała w ofierze siłom nieczystym. Nigdy nie została postawiona przed sądem, ale z biegiem lat otaczała ją coraz ciemniejsza aura. Miejscowa legenda głosiła, że pewnej nocy stanęła na najwyższej gałęzi najwyższego drzewa w wiosce, zaplątała sobie pętlę na szyi, przekleła mieszkańców osady i skoczyła w dół, popełniając samobójstwo przez powieszenie. Caroline znalazła jednak informację, że kobieta dożyła późnego wieku, ale faktycznie nie była poważana ze względu na domniemane związki z okultyzmem i uchodząca za dziwaczkę.
Z każdym kolejnym dniem zjawiska coraz mocniej nabierały na sile, odbierając rodzinie, a w szczególności Caroline, spokojny sen i możliwość celebrowania codzienności. Pewnego dnia, podczas spotkania ze swoją przyjaciółką, Caroline postanowiła opowiedzieć jej o wszystkim, czego doświadczyła. No i tak to właśnie wygląda. Nie wiem, co robić, ale jestem pewna, że jeszcze tydzień albo dwa i zwariuję do reszty. Nie każę ci oczywiście mi wierzyć, ale wiedz, że jestem ci wdzięczna za to, że mogłam się wygadać. Ależ wierzę ci, kochana, bardzo mi przykro. Swoją drogą byłam dosłownie kilka dni temu na wykładzie takich badaczy zjawisk paranormalnych. Ed i Lorraine Warrenowie. Nie wiem, czy kojarzysz, ale może poproś ich o pomoc. Mają już na koncie wiele takich niewyjaśnionych spraw. Niejednej osoby pomogli. Może to jest dla was jakieś rozwiązanie? Niedługo później Warrenowie stanęli w progu domu Rogera i Caroline. Byli niezwykle zaintrygowani historią rodziny Perron i nietuzinkowym charakterem tego miejsca. Lorraine zrobiła kilka kroków i zastygła w bezruchu, jak rażona niewidzialną siłą. O Boże! Co się dzieje? Zapytał zaniepokojony Ed. Ciężka, naprawdę ciężka, mroczna energia wypełnia to miejsce jak smoła. Tu się nie da oddychać. Co za koszmar. Przez kilka kolejnych tygodni małżeństwo parapsychologów badało to miejsce wszystkimi znanymi im sposobami. W końcu cała czwórka siadła przy stole, a głos zajęła Lorraine. Kochani, zgodnie z przewidywaniami nas wszystkich, dom jest opętany przez wyjątkowo groźnego ducha imieniem Bathsheba. Kobieta jeszcze za życia zawarła pakt z diabłem, czyniąc swoją duszę niegodną zbawienia. Jest bardzo przywiązana do tego miejsca i zrobi wszystko, żebyście je opuścili. Największym problemem jesteś ty. Lorraine skierowała wzrok w stronę Caroline. Jesteś dla Bathsheby konkurencją, drugą gospodynią, której będzie próbowała pozbyć się za wszelką cenę. To by wiele wyjaśniało, pokiwała energicznie Caroline. I co teraz? To nie będzie łatwa sprawa, ale zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby wam pomóc, skwitował Ed. Pewnej burzowej nocy Perronowie nakazali swoim córkom pozostać w łóżkach, zaś sami zeszli do piwnicy w towarzystwie Warrenów i księdza egzorcysty. Cała piątka usiadła w kręgu i rozpoczęła seans spirytystyczny, który szybko zamienił się w przerażające widowisko. Demoniczny byt wszedł w ciało Caroline, wyginając je w nienaturalny sposób. Kobieta spojrzała nieludzko na zgromadzonych i przemówiła obcym głosem. Moje imię Bathsheba. Kolejne godziny były nieustanną walką, modlitwą i nawracającymi atakami ze strony złego ducha. W końcu zmaltretowane ciało Caroline opadło na ziemię. Wynoście się stąd. Rzucił chłodno zrozpaczony Roger. Ale tylko chcemy pomóc. Bez nas... Wynoście się stąd w tej chwili. Dopóki tu nie przyjechaliście, dało się nad tym zapanować. A przez te wasze eksperymenty, czy widzicie, co tu się dzieje? Każde wypowiadane przez Rogera słowo zawierało w sobie coraz więcej nieposkromionej złości. W końcu Warrenowie byli zmuszeni do opuszczenia domostwa i nigdy więcej Perronowie nie poprosili ich o pomoc. Caroline, Roger oraz ich córki zmagali się z niepokojącymi zjawiskami aż do roku 1980, kiedy to udało im się sprzedać nieruchomość i przeprowadzić do Georgii. Od tego czasu rodzinie Perronów udało się wrócić do normalności, o której zawsze marzyli, ale obrazy tamtych wydarzeń z pewnością pozostaną z nimi na zawsze. Nagle zapadła cisza, która wyrwała cię z głębokiego skupienia na pochłaniającej do reszty opowieści. Zerknąłeś na młodą dziewczynę, która jakby posmutniała. Wow, to była naprawdę pokręcona historia. Już nie mogę się doczekać, kiedy wreszcie dojedziemy na miejsce i będę mógł zobaczyć to wszystko na żywo. Swoją drogą, jak ci na imię? Betty. Betty Sherman. Ale wołają na mnie... Nieważne. Dojechaliśmy. Zapraszam.